Piszę skarbie to wyznanie, będąc w szoku, bo nie miałem tego w planie. Że na tej pięknej wyspie miłości taka cudna istotka zagości. Gdy cię tylko zobaczyłem, własnym oczom nie wierzyłem. Piękny uśmiech, zgrabne ciało, spojrzeń na ciebie było mi mało. Zmieniłem się przy tobie nie do poznania, we wrażliwego mężczyznę z zimnego drania. Będąc przy tobie każdego dnia, mówiłem wszystkim tak, to jest ta. Ta wyjątkowa, której szukałem, czuję, że w tobie się zakochałem. Jestem tu z tobą naprawdę blisko, przy tobie, ziomeczku, mogę już wszystko. Tu na Love Island to się zaczęło, to jest początek, tworzymy to dzieło. Niech to uczucie, które do siebie mamy, wyburzy mury i otworzy bramy. Mógłbym tak słonko pisać bez końca, aż do pięknego zachodu słońca. Chciałbym tylko, żebyś wiedziała, że jesteś moja, moja mała. Ojejku! Wow, aż sama cię muszę po prostu. A słaby mnie, ja już nie chcę czytać. Essa. Tak chyba jest, że kiedy nie oczekujemy niczego konkretnego, to samo przychodzi. Nasza relacja nie była idealna ani bajkowa od początku. Mieliśmy wątpliwości, problemy i różne przeszkody na naszej drodze. Najważniejsze jest to, że wspólnie doszliśmy do wniosku, że czasami małe rzeczy, które nam przeszkadzają, są niczym w porównaniu do tego, ile cech nam sobie odpowiada i jak się ze sobą czujemy. Nie ma ideałów, ale wierzę, że możemy stać się dla siebie idealni, przepracowując każdy problem wspólnie. Mimo, że jeszcze nie wyznaliśmy sobie miłości, ze względu na nasze doświadczenia i rozwagę, to pokazywaliśmy sobie cały czas drobnymi gestami to, co do siebie czujemy. Przeszedłeś ogromną przemianę. Cały czas zarówno ty, jak i ja nad sobą pracujemy. Wspieramy się i chciałabym, żebyśmy to kontynuowali po wyjściu z willi. Chcę przeprowadzić się do twojego miasta, a to chyba najlepszy dowód na to, że widzę z tobą przyszłość. Nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie staniesz się częścią mojego życia. No Jezu, piękne. Piękne słowa. Dwa razy.